Już wkrótce z Orzechowa znikną beczkowozy i stara zużyta oczyszczalnia. Właśnie ruszyła budowa nowej oczyszczalni i kanalizacji wsi. Inwestycja, wartą kilkanaście milionów złotych, sfinansuje mirosławski samorząd, który pozyskał na ten cel środki z Unii Europejskiej. Na razie zaczęliśmy budowę zbiornika retencyjnego i budowę budynku technicznego. A docelowo? Docelowo tutaj powstanie duży reaktor biologiczny. W tym miejscu budynek socjalny i mniejsze obiekty, jakieś punkty zlewowe, fundament pod zbiornik gazu, takie mniejsze obiekty. Postępom prac stale przygląda się burmistrz Zbigniew Skikiewicz. Spodziewamy się, że rozruch oczyszczalni, ten technologiczny, rozpocznie się już wiosną przyszłego roku. Natomiast prawdopodobnie osiągnięcie tych parametrów technicznych oczyszczalni to gdzieś początek września 2011 roku. Jeśli chodzi o prace kanalizacyjne, to w pierwszej kolejności będą realizowane ulice przed torami, w szczególności ulica Miłosławska, Starowiejska, Słoneczna, Poprzeczna, Rzeczna, Portowa, Leśna. Te ulice w pierwszej kolejności. A kolejne? Kolejne ulice to tak zwane Orzechowo za torami i tutaj już w przyszłym roku wszystkie pozostałe ulice będą zrealizowane. Potężne inwestycje ruszyły również w Miłosławiu. Rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej na Bugaju. Na ten rok planowane jest zakończenie tak zwanego stanu surowego. Natomiast w roku przyszłym wykończenie budynku i planujemy, że na dzień 1 września 2011 roku zostanie ten budynek przekazany w użytkowanie dzieciom z Miłosławia. Jakie koszty? Koszt budowy zamknie się kwotą niespełna 5 milionów złotych, z czego ponad 53% to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a resztę to środki własne. Gmina Miłosław znalazła również środki na montaż siedzisk na stadionie Orlika. Prace kanalizacyjne rozpoczęły się też w Miłosławiu przy ulicy Niepodległości. Czy w jakiej kolejności będą kanalizowane ulice w Miłosławiu? Jeśli chodzi o rok bieżący, to w tym roku na pewno ulica Niepodległości, ulica Kręta i ulica Kosynierów. Natomiast w przyszłym roku pozostałe ulice na tym osiedlu. Tutaj w przeciwieństwie do Orzechowa mieszkańcy będą mogli się już podłączać do kanalizacji bezpośrednio po odebraniu fragmentów prac. Zgadza się? Tak, zgadza się. Bezpośrednio po wykonaniu sieci będą też realizowane przyłącza i już będzie można się po tym przyłączu podłączać do kanalików.